Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku Spec Simulator 99 i wczoraj je zrobiłem niczego evencie ze Świętym Mikołajem. Generalnie po prostu nie miałem czasu, także no ja teraz aktualnie nie mam za bardzo czasu, ale już przed Nowym Rokiem i po Nowym Roku będziemy widzowie robili tutaj bardzo dużo. No a dzisiaj w dzisiejszym odcinku będzie naprawdę coś potężnego, to na pewno jak zawsze. Zostawcie łapę w górę, zostawcie suba z dzwonem i pamiętajcie, żeby sobie załatwić taką, patrzcie, elegancką koszuleczkę. Zobaczcie, tutaj widz ma taki czarny zestaw akurat, mi się on bardzo podoba, ja mam z niego spodnie. Żabki, merezaty i widzowie, dodatkowo mamy też świąteczną, tutaj świąteczny sweterek. No, ale tutaj też można oczywiście zielony zestaw, widzowie, bardzo dużo mamy na grupce, na Robloxie. Macie link w opisie, w All My Links, macie link też do Discorda. A na Discordzie mamy ostatni dzień kalendarza adwentowego, bardzo potężne nagrody, widzowie, które właśnie tutaj będę dodawał po odcinku, więc zapraszam. Już ktoś wygrał Huge Happy Rocka, więc też będziemy wysyłali. A słuchajcie, ja sam też dostaję bardzo dużo tutaj nagród i jakich tam nagród? Zawsze jak dostaję coś na mailboxie, to mówię, że nagród, no, prezentów od was, po prostu, siema, mamy też Coin Potion, mamy tutaj Frostberry, no Frostberry to, Storm Dominus, to już jest potężne, ale i tak wezmę, okej, okay. Jeszcze Frostbera wezmę, bo najwyżej sobie go tam poprzerabiam, czy tam sprzedam za jakąś małą cenę, ale to dlatego, widzowie, nie biorę tych słabszych petów od was, żebyście nie wysyłali słabszych, bo szkoda mi wam zabierać, co nie, jak macie jakieś tam słabsze, to sami też lepiej, wiecie, sobie pozbierajcie, a nie oddawajcie wszystkiego, co macie. A słuchajcie, dostałem potężny gifcik i to będzie w historii, patrzcie tutaj, mamy ekskluzywy, to wiadomo, i też bardzo fajne tutaj są prezenty, to wszystko jest bardzo fajne, dziękuję za każdy prezencik, jak coś, mój nick to Merezek, widzowie, Merezek po małpie, możecie wysyłać, kto wyśle takiego, na przykład, patrzcie, Huge'a, tutaj wysłał widz Huge'yka i dosłownie od razu go dodałem tutaj do znajomych w ramach wdzięczności, widzowie, żeby tutaj go na troszkę dodać, bo naprawdę do takiego Huge'yka, widzowie, to potężny prezencik. Dodatkowo tego Snowflake Dominus, ja pamiętam, że odrzucałem, ale będę przyjmował, bo przecież to jest nowy, nie? Tylko że on jest zwykły, ja go muszę zrobić na Rainbow. No w ogóle muszę troszkę pootwierać i tu naprawdę no z takich potężnych przedmiotów, widzowie, to mamy takie tutaj oto. No historia nie jest pełna, bo wcześniej też były inne gifty, niestety to nie pamięta całej historii. I teraz tak, obiecałem, że wybiorę kogoś spod odcinka, komu wyślę 500 000, widzowie, nie ma problemu, wybieramy kogoś spod odcinka i słuchajcie, za chwilkę wyślemy tutaj nagrodę i polecimy dalej do odcinka, bo dzisiaj mam wam coś fajnego do powiedzenia, do przekazania, w sumie też wyjaśnię, jak działa sam event no i wszystko inne. Dobra, widzowie, wybrałem totalnie randomowo z komentarzy czarny smoczek, zobaczymy, czy przyjmuje gemy, bo generalnie musicie mieć dobre ustawienia wklepane. Mam nadzieję, że tutaj napiszemy gratki, mam nadzieję, że przyjmuje, proszę, żebym nie musiał szukać kolejnej osoby, bo czasami jest tak, że macie złe ustawienia w mailboxie i wtedy nie mogę wysłać. Zobaczymy, uwaga. Dobra, chyba poszło. No i poszło. No i dobra, i widzowie, mamy jeszcze zwycięzcę Huge'a. Dosłownie zwycięzcę Huge'a, Huge Happy Rocka. I tutaj, widzowie, mamy takie oto Huge Happy Roczki. Ma aż 59 poziom, więc możesz w tego klocka, ja go tak nazywałem, możesz w klocka wsadzić dwa czarby. Jest naprawdę potężnie, także Abelka, gratuluję i dajemy tutaj Huge'a. Mam nadzieję, że przyjmujesz Huge'a, chyba że, nie wiem, nie przyjmujesz takich słabych petów. No to wtedy okej, okay, rozumiem. No i widzowie, mamy historię, czy ja mam tutaj w sendach też swoją historię, czy nie? Historia jakakolwiek tutaj? Dobra, mamy tutaj wysłany, widzowie, więc nagrody poleciały, zapraszam na Discorda, na grupkę Żabek Mereza na Robloxie, tam też, widzowie, macie dalej nagrody do wygrania, także na Discordzie warto być, a na grupce warto kupić takie świąteczne koszulki albo inne koszulki, widzowie, wiadomo, wszędzie, jak gracie w jakieś gierki, grajcie w tych koszulkach, ja zawsze, jak ktoś ma koszulkę, to pomagam i powiem wam, że naprawdę, no, super to wygląda, jak mnóstwo osób po prostu chodzi w takich koszulkach Merezika, ja sam w sumie chodzę w swoich koszulkach, to też, widzowie, i to wcale nie jest samo uwielbienie, ja po prostu je bardzo lubię, one są naprawdę bardzo ładne. I teraz tak, chcemy kupić ostatni equip na tej randze, więc troszkę tych gemów wydam, ale ja chcę wydawać te gemy, dopóki nie będę miał maksa założonych petów. Mamy 75 na 75, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Widzowie, możemy też ulepszyć oczywiście jajca i jajca plus 3 kolejne jajca, widzowie. Naprawdę dużo to kosztuje, ale mamy 71 na 99, czyli już naprawdę bardzo blisko, żeby otwierać prawie 100 jajek. 99 jajek będziemy otwierali za niedługo, więc myślę, że to naprawdę gruba rzecz. I teraz tak, miałem poulepszać też enchanty na wyższy poziom, ale najpierw przejdźmy do tego, o co chodzi ze Świętym Mikołajem, widzowie. Jeżeli chodzi o Świętego Mikołaja, to już wam pokazuję, jest to taki Mikołaj, który leci przez wszystkie areny, dosłownie wszystkie, aż do końca, zapamiętajcie, ponieważ w pewnym miejscu on tak leci do góry, ale on tam dalej leci, także spokojnie możecie go gonić i trzeba po prostu za nim biegać, czy to na desce, czy normalnie, jak tam wolicie, i on zrzuca dosłownie przeróżne itemki, też bugi z gemami i później też generalnie, widzowie, uwaga, może zrzucić też Huge Narwala, czyli tego nowego Jolly Narwala,
narwala, nowego tutaj Hugika, który jest dostępny w Titanic Christmas prezentach, ale też można zdobyć właśnie to od Mikołaja. Kiedy ten Mikołaj się pojawia? O pełnych godzinach zawsze, czyli na przykład teraz jak ja to nagrywam, to będzie o 13, później 14, 15, 16, 17, 18 i tak dalej. Dosłownie co godzinę możecie gonić świętego Mikołaja z Reliferami i on może wam zrzucić na głowę Hugha, dosłownie. I teraz uwaga, dlaczego mówię o tym, że może zrzucić Hugha? Ponieważ widzowie, od wczoraj, kiedy pojawił się Mikołaj i to była chyba 20, to pierwszy raz o 20 leciał, minęło jakieś, no słuchajcie, ile aktualnie? Aktualnie chyba 16 godzin, a jak było, jak kupowałem Jolly Narwala dla siebie, to było ich 12 tysięcy, coś koło tego, a teraz mamy 24 prawie tysiące już to leci, więc naprawdę ten Hugh Jolly Narwal serio leci od tego Mikołaja i bardzo łatwo jest go zdobyć. Znaczy, no wiadomo, nie dla każdego, na przykład dla mnie. Ja w ogóle nie mam farta do otwierania tutaj jajców, widzowie i tak dalej, jak widzieliście zresztą na odcinku poprzednim. Totalnie, widzowie, jeszcze zostały oszukane. Nie no, zbagowane było, no, ale nadal, widzowie, nadal. Jakby tutaj nigdy jeszcze nie dropnąłem Hugha tak sam. Jedyne, co to kupuję, jest za geby i w sumie to tak zawsze wygląda, więc tak wiecie, to troszkę słabo, ale niestety no inaczej się nie da. Przerobię sobie pety, bo dostałem ich bardzo dużo, więc je poprzerabiam. Pamiętajcie, że oczywiście możecie mi tam na mailboxa coś wysłać, ja też będę wysyłał, także spokojnie, jakieś sobie losowanka porobimy, to będę na pewno informował w odcinku. No a jeżeli chodzi o tego Mikołaja, bardzo fajny event, tylko wiecie, no trzeba za nim gadać co godzinę, a ja na przykład do czasu teraz nie mam, więc za bardzo za nim nie pobiegam, ale zakładam, że ten event będzie dość długo, jeszcze przed nowym rokiem na pewno będzie, więc pewnie wtedy go troszkę poganiam i jakieś tam Hugha narwale połapię, nie? No bo to jest najważniejsze, żeby po prostu za nim biegać jak najwięcej, to na pewno, może nie, że na pewno, ale na takie, widzowie, 90% takich Hughów wleci, nie? Jak ktoś naprawdę będzie się starał, będzie go ganiał, no to na pewno ten Hugh ma ogromną szansę, żeby, no po prostu macie ogromną szansę, żeby takiego Hughika sobie złapać. Ja idę poprzerabiać książki, poprzerabiać do końca te pety. Ja i tak w sumie tych petów za dużo, widzowie, nie otwierałem, ale troszkę ich przeróbmy. Dobra, widzowie, tak ulepszam sobie te enchanty i w sumie pokażę wam, co się stanie, bo mam ich naprawdę duże. Tutaj ulepszam po stówce i mamy achievement. Lightning dostaliśmy z achievementa. Znaczy, no taki achievementik, widzowie, nie jest jakiś potężny, bo wiadomo, że lepszą... Znaczy, no Lightning się sprzeda, ale jest naprawdę, naprawdę tani, jeżeli chodzi o sprzedawanie tego Lightninga. A teraz dostaniemy, widzowie, ostatni achievement robię. Mystic Merging. No w każdym razie super Lightning, widzowie. Divine. No to potężna tutaj, potężna rzecz, taki Divine. W ogóle, jeżeli chodzi o diamenty, to żeby akceptować je w skrzynce pocztowej w mailboxie, to trzeba mieć ustawione basic, czy jak? W sobie to nigdy tego jakby nie zastanawiałem się nad tym. Lucky Exy 6. Dobra, robimy to, widzowie. Jo, nie mogę, mamy nowe Lucky Exy. Dosłownie, tu już wszystko prawie mam. Naprawdę, ja tak robię, widzowie, w górę i coraz więcej takich rzeczy mam. No ale dobra, to już raczej każdy wie, jak się ulepsza, więc nie będę was, widzowie, zanudzał i sprawdzimy jeszcze jedną rzecz. Generalnie, widzowie, czytałem sobie tweety o tym Preston Shopie i jak nadal tak patrzę, no to nadal nikt nie ma tego kodu. Dosłownie, nie wiem, dam please pet, dam jakiś Titanic, nic nie działa. Coś mi się wydaje, że ten kod jest tak konkretnie ukryty, że no nikt go nie znajdzie, dopóki nam nie podadzą jakiejś pierwszej literki albo jakiejkolwiek podpowiedzi, bo aktualnie no jest to po prostu nie do znalezienia. Dosłownie, widzowie, nie da się tutaj nic znaleźć, ja nawet nie będę próbował, ale jeżeli byście pytali, tak, nadal nie ma kodu do Preston Shopu. Jeżeli ktoś mówi, że ma kod, to raczej, widzowie, skamuje. Po prostu go nadal nie ma i nie można go dorwać, no po prostu nikt go nie zna. Dobra, widzowie, oficjalnie też mogę wam potwierdzić, że jak jest ten Santa Slay event, no to generalnie on się tutaj pojawia i że mamy za 9 minutek tego właśnie naszego świętego Mikołaja, który będzie zrzucał za chwilę prezenty, więc zawsze będziecie wiedzieli, kiedy on jest, no ale mówię, jest dosłownie co godzinę, więc naprawdę, no, wygląda to fajnie, że jest co godzinkę, to wiecie, to bardzo spoko. Mamy nowe gifty, widzowie, bardzo dziękuję kolejnym osóbkom za tutaj peciszki, coiny, czwórki. Widzowie, pamiętajcie, że możecie wysyłać i Titanic prezenty, i Hugha, i geby, co tam chcecie po prostu, ja też tutaj wysłałem komuś. No i generalnie zachęcam, widzowie, berezek możecie sobie dać i będziecie na nagraniu. A jeżeli nie chcecie, no to też nie musicie, co nie? Jakby ja tu w ogóle nie zmuszam, bo widziałem kilka osób, że tak dziwnie pisały, że już teraz szybko macie mi wysłać Titanic prezenty, widzowie. Nie, no tak ma nie być, jak chcecie, to wysyłacie, a jak nie chcecie, to po prostu tego nie wysyłacie i tyle. Dodatkowo zdobyłem też jedno jajko, być może nam się, widzowie, poszczęści. Czekajcie, założymy jeszcze nowego Lucky Exa 6. I tak, ostatni raz spróbuję zdobyć, tylko że mam Lucky Exy 4, bo zużyłem tą 5. No dobra, to będziemy mieli mały problem, widzowie, bo Lucky Exy tutaj jeszcze 3, no to wychodzę na tym gorzej, że zrobiłem nowe, bo teraz nie mam, wiecie, tych lepszych, ale dobra, to się poprzerabia, będę miał same 6 za niedługo, spokojnie, damy radę, widzowie, damy radę i dajmy sobie najlepszą potkę, tak po prostu ją użyjmy, żeby zobaczyć, czy ona rzeczywiście coś daje, no 200% prawie więcej, dodatkowo, widzowie, czekajcie, może wymaksujmy to jajko,
jajko, idźmy jeszcze tutaj i ulepszmy sobie te księgi na, nie na trójki, tylko na czwórkę przynajmniej, czekajcie. Normalnie te Lucky Exy, czekajcie, czy będę w stanie coś tutaj wykonać? Lucky Exy, 5 razy, dobra. I to mi się podoba, także dawaj mi te 5 razy, gościu. No i teraz robimy tak, widzowie, to schowamy i robimy nowe Lucky Exy czwórki, proszę bardzo. I teraz mamy same czwóreczki, więc w sumie całkiem spoko, chociaż czekajcie, możemy jeszcze chyba przerobić jedno i zróbmy te Lucky Exy czwórki, czy ja mogę je przerobić tutaj? Tak, mogę, tylko ich trzeba 7, no dobra, trudno, no to jest naprawdę dużo, powiem wam, że na Lucky Exy 7, nie 5, dobra, czaję, jakby totalnie o tym zapominam zawsze. I teraz tak, mamy Lucky Exy 5 i co nam zostało? Tutaj zostały nam jakieś inne, no tylko trójki, widzowie, to i tak nie damy rady tego wymaksować, no niestety, musiałbym pójść na plazę i tam szukać, no ale dobra, otwórzmy tak, bo i tak nic nie dostanę, widzowie, no przecież umówmy się, po prostu jest nie do zdobycia tutaj ten huge, także myślę, że i tak możemy po prostu otworzyć. I widzowie, uwaga, jajeczko daje nam Exclusive Holiday Pegasusa. Ja się totalnie niczego innego, widzowie, nie spodziewałem, serio. Totalnie jakby, to dla mnie nawet nie jest zaskoczenie, ale chciałem otworzyć. Dobra, widzowie, mamy event, pokażę wam, jak to dokładnie wygląda. I tak, ten Mikołaj dosłownie tutaj zlatuje, jak widzicie. On dosłownie leci z tymi reniferami i w tym momencie my od spawna cały czas go gonimy i on będzie zrzucał rzeczy. Patrzcie, normalnie zrzuca tutaj jakieś diamond buggy. Zobaczymy, czy uda mi się zdobyć, oczywiście wyłączę pety i zobaczymy, czy uda mi się zdobyć huge'a, bo nie ma sensu z petami biec, bo one będą mi tutaj biły i hałasowały, że tak powiem. No będą tutaj po prostu rozwalały te breakable, a mi to niepotrzebne. I teraz tak, jedyne co robicie, to go gonicie. Nie wiem, czy tutaj wpływa jakiś lag boost na to, raczej nie, bo jest to globalne, on po prostu leci, zrzuca rzeczy i raczej każdy ma takie same, chociaż wydaje mi się, że... Wiecie co? Może da się to jakoś zboostować, dlatego ja sobie tutaj założyłem na Treasure Hunta. Mamy też krytykale, to może więcej Treasure Hunta. Czekajcie, bo nie mogę teraz znaleźć, gdzie to jest. Nie, gdzie jest Treasure Hunt? Szybko! Nie mam Treasure Hunta, widzowie. Dobra, to na Lucka damy. Lucky Exy. Nie wiem, wszystko dam. Dam Lucky Exy i Treasure Hunta, bo może Treasure Hunt na te jego rzeczy, no wiecie, on dropi rzeczy, tak? Chociaż może też dropnąć huge'a, ale on chyba to dropi nie jako Lucky Exy. W sensie nie, że zakładamy Lucky Exy i to są jajka, tylko on dropi, wiecie, przedmioty, jak widzicie, różne, Basic Coin Jar, jakieś tam kupy, no troszkę takie też kupy, nie? A jak na przykład bym na te worki założył, bo ja chcę to sprawdzić, nie? Jakbym na te worki założył, no fortunkę mam, ale dajmy, że założę jeszcze Diamonds razy 2, to wtedy dostanę więcej z tego worka, czy nie? Czekajcie, zobaczymy. Chyba też po 50, dobra, więc tutaj niestety... Prawdopodobnie, zobaczcie, założyłem Diamonds, też nic to też nie daje. Czyli zakładam, że u Mikołaja nie można zwiększyć w żaden sposób jego dropów. Po prostu jest to totalnie randomowe, musicie być grzecznymi dziećmi. Tak mi się wydaje, chyba nie byłem grzeczny, bo naprawdę ani z jajek nie dostaje huge'a, ani no znikąd. Po prostu jedyne co to nawet Mikołaj tutaj coś mi zrzuca. Ale i tak ten Mikołaj to tak jakby bardziej mi rózgę zrzucał, z tego względu, że patrzcie, to nic dosłownie tutaj nie dostaje takiego potężnego. Kupmy te lepsze rzeczy, chociaż kometa to nic lepszego. No ale dobra, kupmy to. On tutaj cały czas zrzuca, widzowie, patrzcie, nad wodą leci, my tutaj pod wodą musimy wchodzić, no bo musimy patrzeć, czy nie zrzucił przypadkiem huge'a. Nie wiem, jak wygląda zrzucony huge, bo jeszcze tego no nie widziałem, no, byłem niegrzecznym dzieckiem, widzowie, chyba, bo nie jestem w stanie tego zobaczyć. Tu macie prezent w ogóle, jakby ktoś jeszcze go nie miał. Właśnie zauważyłem, ja powoli je zbieram. I teraz gdzie on dalej jest? Jejku, ja już nic nie widzę tutaj, panie Mikołaju, co pan tu zrzucasz? Naprawdę nie widać. Jakby ktoś w ogóle, wiecie, wyobraźcie sobie moment, w którym leci ten Mikołaj, a ktoś po prostu zgubił huge'a po drodze, bo po prostu no nie podeszliście i nie podnieśliście. To dopiero są jajce, nie? To już totalnie. Ja bym wtedy, widzowie, mega się wkurzył, nie? Jakbym w tym momencie, albo wy na przykład zobaczycie na nagraniu, że ja go zostawiłem, tego huge'a. No naprawdę, to byłby mój jedyny huge, odkąd gram, czyli mam już zaraz miesiąc gry będzie. To jest trzeci update i za chwilę będzie miesiąc gry i ja dalej, widzowie, sam nie dropnąłem żadnego huge'a. Jedyne co, to je kupuję i wiecie, no mogę je tam dostać gdzieś tam i tak dalej, ale nigdy jeszcze nie dropnąłem tutaj w tej grze żadnego huge'a, czy z jakiejś minigierki, czy właśnie tego narwala z Titanic prezentów, a to nie jest tak, że nie otwieram, nie? No bo patrzcie, nawet w klanie mam 30 koła punktów prawie, tak? 30 koła gwiazdek, więc naprawdę dużo otwieram, a totalnie nie mogę nic zdobyć, to jest naprawdę, powiem wam, że to jest giga przykre z jednej strony, ale z drugiej no nie jest mi jakoś źle, bo tak naprawdę i tak się fajnie gra, nie? Także tutaj no trudno, no niestety, nie mam szczęścia, widzowie. Polatam tak za tym Mikołajem i zobaczymy, czy coś mi rzuci fajnego. Jak nie, no to widzicie, po prostu rzuca jakieś gemy. Tak szczerze, te gemy to kupa totalna. W ogóle zrzuca też takie rzeczy, które są mega, mega słabe. No jakiś tam jeden owoc i tak dalej. No muszę powiedzieć, że dopóki nie zrzuci huge'a, to cała reszta rzeczy jest kupą. Chociaż zdarzyło się, że na pierwszym evencie, jak byłem, wtedy jeszcze nie nagrałem, to dropnął mi TNT, wiecie, to TNT tego Mythicala, tak? Bo TNT jest Mythicalem? Czekajcie, nie, Legendary, ale nadal.
klient i akurat jest przydatne. Dobra, lecimy dalej. Tak szczerze, najlepsze co możecie założyć to same książki z magnetem, bo wtedy na pewno nie pominiecie swojej nagrody, nawet gdyby to był huge, co nie? Możecie blisko niego chodzić, ale czasem można to pominąć, więc najlepiej to w sumie jakbyśmy założyli totalnie same, patrzcie, tutaj same, czekajcie, gdzie są te magnety? Gdzieś tutaj białe, babich pełno, trójeczki, patrzcie, i teraz będzie się przyciągało wszystko, patrzcie jak daleko, nie? Więc tutaj polecam wam po prostu latać za Mikołajem z enchantami na magnet, no bo tak naprawdę nic nie daje żaden Treasure Hunter, żaden Lucky Egg, więc tak naprawdę to mówię, jedyne co, to magnet i widzowie tak za nim możecie sobie nawet biec, bo na tej desce to tak troszkę dziwnie. O, prezent mi zrzucił nawet. Dobra, może nie byłem taki niegrzeczny. No chociaż prezencik mamy, co nie? Huge'a raczej nie dostanę, ale to, że ten event jest co godzinę sprawia, że jak ktoś dużo gra, to na pewno tego Huge'a zdobędzie, nie? Naprawdę, jeżeli będziecie ciągle za nim biegać co godzinę, no to jest duża szansa, tylko że ja widzowie jestem na wyjeździe, to raczej nie dam rady sobie tego Huge'a zdobyć, ale chciałem wam pokazać jak to wygląda i wygląda to naprawdę, no jest to fajnie zrobione, na pewno jest to fajnie zrobiony event, leci ten Mikołaj, on naprawdę ładnie wygląda, nie? W sensie ładnie, no fajnie, fajnie to wygląda.